Większość moich koleżanek ma na imię Anna, moja córka ma na imię Anna i gdybym teraz krzyknął głośno Anna, to w zasadzie bardzo wiele osób by się obejrzało. Natomiast na pewno Nikiszowiec, no, Kościół Świętej Anny, no, to jest pewna taka, no, symboliczna rzecz i bardzo ważne miejsce tutaj dla całych Katowic. Myśmy wiele lat temu, kiedy tworzyliśmy programy rewitalizacji dzielnicy, szukali takich momentów w życiu mieszkańców, w życiu społeczności, które są dla nich ważne. I takim momentem była Barbórka i właśnie odpust Świętej Anny. Na Barbórkę mamy jarmark na Nikiszu, ten bożonarodzeniowy, a na odpust mamy dzisiaj już jarmark u babci Anny, nawiązujący do tej tradycji odpustu. No, jarmark już od dawna stał się wydarzeniem nie tylko regionalnym, nie tylko śląskim, ale ogólnopolskim, bo mamy wystawców z całej Polski, mamy też gości z całej Polski. Przyjechałam, bo jest tutaj cudowna atmosfera, uwielbiam w ogóle to miejsce, jest dużo przeróżnych rzeczy, dużo rękodzieła i przede wszystkim jest atmosfera genialna. Uwielbiam tu wracać, wracam tu z rodziną, czasami wracam z przyjaciółmi. Czekam na moją siostrę, która przyjeżdża specjalnie tutaj z Wrocławia. Ja mieszkam w Krakowie i przyjeżdżam z Krakowa, ona przyjeżdża specjalnie dzisiaj tutaj z Wrocławia. To jest magiczne miejsce, jestem bardzo wzruszona, naprawdę, jest super. Piękne stroje, które widzieliśmy przed chwilą podczas procesji, coś, co robi nas niesamowite wrażenie, bo to są od młodych ludzi do bardzo starszych osób, które kultywują jakby tą tradycję stroju, kultywują tradycję swojego regionalizmu i to jest, myślę, coś, co warto podziwiać, doceniać i czym się warto zachwycać. Od beboczka, który powstał pędzlem, przez szytego, poprzez wielką trasę edukacyjną Beboki z Katowic, która się cieszy ogromnym powodzeniem. Są większe, mniejsze, są fest znerwowane, są fistaszki, które są, można powiedzieć, takim pomysłem, który powstał przy współpracy z teatrem Tryb Podróże ze Sceną, ponieważ jestem też twórcą lalek do spektaklu Beboki. Są różne projekty, różne pomysły. Był nawet Bebok, ponieważ one są już na całym świecie, który poleciał do Transylwanii i wysłałam go tak, żeby jeszcze bardziej podkręcić temat, bo w Transylwanii, no wiadomo, to hrabia Dracula, więc w takim deklu strumny. No to jest chyba największe święto w ogóle, na które się czeka cały rok. Moja rodzina bardzo była związana z Kościołem i od dziecka jest tego nauczona, że odpust to jest rzecz święta. Ja się nie wyobrażam, że nie opuściła żadnego tego odpustu, że ja nie wyjeżdżałam na wczasy, bo tak sobie wykupią, a ja sobie nie wyobrażam, żebym ja nie mogła na odpuście być. To jest takie wielkie wydarzenie do nas. Ja pochodzę z Częstochowy, ale moja mamusia była Ślązaczką, tatuś warszawiak, ale kocham Śląsk od dziecka. Nie nauczyłam się nigdy mówić, ale przyjeżdżam do przyjaciół, właśnie państwa Szenderów, którzy godają po śląsku. Moja mama, Ślązaczka, która uwielbiała to wszystko, co się dzieje, zawsze chciała, żeby Śląsk był Śląskiem, żeby, jak to się mówi, łap po niego nikt nie wyciągał, nie zagarnął. Nie miałam w rodzinie górników, ale cenię górników, uwielbiam. Właśnie czekam, jak będzie orkiestra grała. Te śląskie stroje, te śląskie pyszne jedzenie, te gospodynie śląskie, wszystko, co śląskie. A ten budynek za mną, specjalny sentyment mam, bo ja takiego nigdzie nie widziałam.